kochani, dzisiaj mam dla Was taką, mam nadzieję, że szybciutką recenzję dwóch produktów do demakijażu, które ostatnio kupiłam i pokazywałam Wam około miesiąc temu. Tak więc po miesiącu testowania mam już jakieś tam swoje pierwsze przemyślenia, którymi chciałabym się z Wami podzielić. Dla przypomnienia chodzi tutaj o produkt z Nivei, czyli dwufazowy płyn z Nivea Visage i o produkt z firmy Eveline, czyli to jest delikatna emulsja do demakijażu i ona jest chyba 3 w 1, mleczko, tonik i płyn do demakijażu. Tak więc zacznijmy może od tego, bo widzicie, że jego zużyłam dosyć sporo i generalnie powiem Wam już na dzień dobry, że na pewno nie kupię tego produktu ponownie. Po pierwsze, tak, o ile te zarzuty na temat tego, że on się szybko rozdziela, nie do końca były słuszne, te zarzuty, które ja słyszałam, o tyle na przykład to, że faktycznie biała część zużywa się znacznie szybciej niż niebieska, jak najbardziej ma to rację bytu, tak jak widzicie, i to jest troszeczkę denerwujące. Druga sprawa jest taka, on nie jest zbyt ekonomiczny. Widzicie, po miesiącu nie mam go połowy, więc taka jest prawda, że przez większość miesiąca używałam właśnie jego do demakijażu, mniej tego drugiego produktu, o którym Wam powiem. Jak więc widzicie, zużycie jest bardzo, bardzo duże jak na miesiąc czasu, a on nie był wcale tani, bo kosztował mnie 13 zł i ma tylko 125 ml. Następna sprawa jest taka, że on dla osób z bardzo wrażliwymi oczami nie będzie się kompletnie nadawał, dlatego teraz rozumiem, dlaczego tak wiele z Was na niego narzekało. On w momencie, kiedy go wymieszamy, nalejemy sobie na płatek, przyłożymy do oka, on zaczyna, mnie nie piecze, może tak, nie jest aż pieczenie, ale na pewno to jest jakieś takie niesamowite grzanie, jakbym kładła sobie na oko termofor co najmniej, jakbym sobie podgrzała, nie wiem, w mikrofali ten wacik i przykładała do oka. I tutaj na pewno jest to produkt, który oduczy Was tarcia oczu, ponieważ przy nim, jeżeli jeszcze włączycie tarcie, no to już w ogóle pieczenie gwarantowane. Tak więc nie do końca przyjemnie mi się używało tego produktu. Radził sobie z makijażem w miarę dobrze, nie było jakiejś strasznej rewelacji, ale nie było też w moim przypadku dramatu. Tak więc tutaj nic się nie działo, natomiast no niestety, ale to grzanie, to, że ta biała część zużywa się szybciej niż niebieska, nie wiem dlaczego, może właśnie przez ten fakt faktycznie troszeczkę się szybszego rozdzielania niż powinien, ale nie rozdziela się całkowicie w momencie, trochę pozostaje w swojej połączonej formie, jednak nie na tym, tyle, żeby jak widać zużywać się równomiernie. Tak więc na pewno tego produktu nie kupię ponownie, ale fajnie było go przetestować. W sumie nie wiem, Wam go ani nie mogę polecić, ani nie polecić, bo no nie zachwycił mnie, tak? Więc ja raczej nie kupię go. Następną rzeczą to jest ta emulsja do makijażu z Eveline. Bardzo, jak wiecie, podobał mi się fakt, że ma pompkę i do tej pory mi się to bardzo podoba. Nie wiem, jak będzie to później, kiedy już będę miała tej emulsji mniej, jak ta pompka będzie się sprawować, ale na razie wszystko jest super. Obawiałam się troszeczkę używania już po zakupie, jak już kupiłam tą rzecz, obawiałam się jednak troszeczkę używać jej do demakijażu oczu, ale powiem Wam szczerze, że nie jest tak źle. Nie mam pewności, czy będzie sobie radziła z wodoodpornym makijażem, bo ostatnio takiego za bardzo nie noszę. Natomiast takim zwykłym dzienniakiem radzi sobie świetnie i nie miałam oczu za mgłą. Ma dosyć przyjemny zapach, jest bardzo ekonomiczna. Do przemywania buzi będzie wręcz rewelacyjna, jeżeli robicie coś takiego. To na pewno sprawdzi się Wam tutaj idealnie, ale też nie jest jakimś takim hitem, żebym może chciała kupować ją cały czas, nie jest świętym gralem, natomiast myślę, że jest warta swoich pieniędzy i jeżeli macie ochotę ją spróbować, to ja jak najbardziej bym ją polecała. Tak jak mówię, ma przyjemny zapach, przyjemną konsystencję mleczka. Troszkę musiałam się przestawić, bo ja dawno mleczek do demakijażu nie używałam, tylko były to albo płyny dwufazowe, albo płyny micelarne ostatnimi czasy, ale przekonała mnie do siebie i u mnie jak najbardziej się sprawdziła, chociaż tak jak mówię, jakiegoś wielkiego szału nie robi, ale też jest po prostu warta swojej ceny, tak? Ona kosztowała chyba około 15 zł, natomiast ma bardzo dużą pojemność, znaczy bardzo dużą, no w porównaniu z tą Niveą, to dużą, bo dwa razy taką. I naprawdę robi robotę, jak to mówi Radzia. Tak więc to by było tyle, takie króciutkie, szybkie, o, nawet się chyba wyrobiłam w prawie w 5 minutach.
Szybkie porównanie tych dwóch płynów do demakijażu, tych dwóch produktów do demakijażu i moja szybciutka recenzja. A dzisiaj dziękuję Wam bardzo już za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!